Wyciekają nowe fakty dotyczące Pegasusa. Czy ludzie Ziobry mogli być winni tego, co stało się z Leperem? Orlen naruszył zapasy obowiązkowe? Może dojść do afery, jakiej jeszcze nie było, a ucierpi polska armia. Kolejni Polacy na liście poszukiwanych przez Rosję. Czy zaczęły się właśnie prześladowania? A na koniec sekretarz bezpieczeństwa okazuje się być może zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco. I zanim zaczniemy, a propos pierwszego tematu, gdzie będziemy nawiązywać po części przy okazji Pegasusa również do Andrzeja Lepera, no to zapraszam Was na nasz film specjalny dotyczący właśnie tej osoby, w którym prześledziliśmy to, dlaczego Leper mógł skończyć, jak skończył. Film jest taką konkretną, szczerą analizą wszystkich tych działań, jakie miały miejsce wcześniej i później również. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Link macie w opisie. A my lecimy z pierwszym tematem. Kamiński, Ziobro i Kaczyński i odsłuchiwali wiele podsłuchów wybranych. Co kto powiedział. I układali sobie to wszystko. Kiedyś przyszli do mnie. Premier Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Gabinetowej zadeklarował, że jest dokument, na mocy którego rząd PiS kupił Pegasusa. Jak mówi wiceszef Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia tej sprawy Marcin Bosacki, na dokumencie są dwa nazwiska – Zbigniewa Ziobry i Michała Wosia. Premier Donald Tusk podczas wtorkowego posiedzenia Rady Gabinetowej ogłosił, że ma dokument potwierdzający zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Wiceszef Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Marcin Bosacki przekazał TVN24, że widział ten dokument. Znajdują się na nim dwa nazwiska. Ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i ówczesnego wiceministra Michała Wosia. Ten dokument poświadcza, że nie tylko wiceminister Woś, co było wiadomo w dokumentach jawnych, ale również minister Ziobro zgodzili się i wydali dyspozycję przelania 25 milionów złotych z kieszeni podatników z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa w 2017 roku, powiedział Bosacki. Przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka zapowiedziała, że zwróci się o całość dokumentów dotyczących inwigilacji. Od tej sprawy komisja rozpocznie swoje najbliższe posiedzenie. Służby mają przekazać także komisji pełną listę inwigilowanych osób. Koordynator służb Tomasz Siemoniak podkreśla, że znaleźli się na niej niewygodni politycy dla rządu PiS. Coraz głośniej mówi się, że inwigilowani byli także politycy Zjednoczonej Prawicy. Był znaczącą postacią w polskiej polityce początku XXI wieku. Urodzony 13 czerwca 1954 roku w Stowięcinie. No i widać tu wyraźnie, że zamek z kart, który budował wokół siebie Zbigniew Ziobro przez ostatnie lata, rozpada się wraz z przejęciem władzy przez nowy rząd. Warto zauważyć, że było to również raczej do przewidzenia. Postać byłego wieloletniego ministra sprawiedliwości działała na wielu obywateli jak płachta na byka, a rząd Donalda Tuska nie omieszka się dzisiaj takich postaci jak Ziobro wystawić na pierwszy front. Ciekawym jest również element nagłego pogorszenia stanu zdrowia polityka. Mniej więcej pokrywała się to przecież ze stratą stanowiska. Wygłosił jedno przemówienie i nagle gościa nie ma. Według najnowszych informacji Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządzie Mateusza Morawieckiego, zmaga się z poważną chorobą. Z ustaleń wynika, że u polityka zdiagnozowano złośliwy nowotwór, który znajduje się w zaawansowanym stadium rozwoju. Oczywiście opinia jest taka, że jego stan zdrowia nie będzie miał w procesie najmniejszego znaczenia, a przed odpowiednimi władzami będzie musiał się stawić bez znaczenia, czy ma, czy nie ma raka. Jeżeli Ziobro faktycznie choruje, to jego organizm ma bardzo kiepski timing, bo obywatele wiedzą na ten temat i tak swoje. Wiele osób uważa, że problem polityka to nie choroba, a strach przed konsekwencjami, które może dzisiaj ponieść za swoje działania w trakcie intensywnego udziału w krajowej polityce, które nierzadko wiązały się ze skandalami, intensywnymi oskarżeniami właśnie w jego kierunku. O tym, że Ziobro miał jakieś powiązania z podsłuchami i że mógł co najmniej maczać palce w sprawie nawet tej związanej z Andrzejem Leperem już lata temu, chociażby właśnie jeśli chodzi o chęć zniszczenia mu życia, co finalnie doprowadziło
Oficjalnie do tego, co zrobił sam, nieoficjalnie do tego, co, w czym ktoś mu pomógł. No ale a propos Lepera, to wypuściliśmy na jego temat konkretny materiał, specjalny film, w którym zastanawiamy się nad tym, co mogło właściwie spotkać polityka i jak zarówno jedna, jak i druga władza mogła mieć z nim dużo szersze powiązania, niż mogło nam się wydawać. Link do tego filmu macie rzecz jasna w opisie, a teraz lecimy dalej. Tutaj mam właśnie próbkę takiej surowej ropy, która jest dostarczana bezpośrednio do rafinerii. To, o co chodzi w całym przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, to o to... Według ekspertów Orlen powinien uzupełnić zapasy, które w ostatnich miesiącach zostały zmniejszone. Nie można naruszać zapasów obowiązkowych w sytuacji, gdy znajdujemy się obok kraju, w którym toczy się regularna wojna. Gdyby okazało się, że zostaliśmy zaatakowani, ten brak paliwa mógłby być realnym zagrożeniem, ocenił Dawid Czopek, ekspert rynku paliw. Eksperci rynków paliwowych zwracają uwagę na to, że Orlen w trzecim kwartale ubiegłego roku stracił wiele zapasów obowiązkowych. W dalszym ciągu ma też płacić za nagłe obniżenie cen paliw przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się jesienią 2023 roku. Orlen to nie jest tajemnica. Ma do uzupełnienia ogromną ilość zapasów obowiązkowych, które zostały naruszone w trzecim kwartale. To paliwo trzeba sprowadzić do Polski, bo rafinerie pracują na pełnych mocach i to spowoduje, że będzie mniejsza podaż paliwa na rynku hurtowym, zwrócił uwagę Sikorski. Kalendarz wyborczy rządzi dzisiaj cenami paliw, ale również energii, dopłaty, różne rzeczy. Musimy po prostu z tym funkcjonować, dodał. A tutaj mamy próbki zarówno ropy surowej, która trafia do przerobu, jak i produktów, które już z tej ropy udało się uzyskać. Mamy tutaj paliwo lotnicze. No grubo, co? Pewnie warto byłoby tu sobie z tego tytułu coś przypomnieć. Paliwa na stacjach benzynowych w Polsce tanieją, gdy w Czechach ceny rosną. W czeskich stacjach, w czeskich sieciach społecznościowych komentowany jest spadek cen litra benzyny w Polsce poniżej 6 zł. Tankując nad Wisłą, w zależności od stacji benzynowej, Czesi mogą zaoszczędzić 8 koron, czyli około 1,5 zł. Całkiem sporo. No i właśnie wtedy zaczęły pojawiać się w mediach wiadomości o tym, że nasi sąsiedzi zjeżdżają się do nas na tańsze zakupy. Oczywiście ciężko byłoby dzisiaj stwierdzić jednoznacznie, czy ta tendencja ma przełożenie na właśnie dzień dzisiejszy. Ale jest to raczej fajny przykład tego, jak sytuacja w Polsce, najprawdopodobniej z powodu wyborów, odbiegała od tego, jak rzeczy się miały na kontynencie w tamtym czasie w kontekście cen paliw. No i teraz dochodzą jeszcze głosy o tym, że spółka podczas swojej współpracy z rządem na rzecz wyborów dopuszczała się innych działań, które mogą wzbudzać silne emocje. Nic dziwnego, że zaraz po przejęciu władzy przez Koalicję Obywatelską i koalicjantów na celownik poszedł właśnie Orlen. Domino zbudowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości upada, a partia traci w sondażach względem rządzących. Nie rysuje się jej przyszłość raczej najlepiej. Ciekawe, jakie losy Tuska będą i kto później będzie obalał jego domino. Commissioner of the Russian President for Children's Rights for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories. Czterech Polaków jest na liście urzędników i polityków poszukiwanych przez Rosję, informuje Mediazona. Są to prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, prezes IPN Karol Nawrocki oraz były wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. We wrześniu na listę trafił prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego Piotr Hofmański. Zebraliśmy wszystkie listy gończe z bazy danych na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i odkryliśmy, że Rosja aktywnie poszukuje nie tylko kilkudziesięciu europejskich polityków i urzędników pod zarzutami kryminalnymi, ale także jednej głowy państwa. Kai Kallas, premier Estonii. Informuje niezależny rosyjski portal Mediazona. O ściganiu Kallas przez rosyjski wymiar sprawiedliwości informowaliśmy rano. Na liście znalazło się trzech polskich urzędników i polityków. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, prezes IPN Karol Nawrocki oraz były wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Mediazona twierdzi, że decyzja o ściganiu Polaków przez Rosję może mieć związek z podejmowanymi decyzjami o demontażach sowieckich pomników. W artykule wymieniono również nazwisko Piotra Hofmańskiego, prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego. Informacje o poszukiwaniu Hofmańskiego podała we wrześniu propagandowa agencja TASS. W dokumentach brakowało jednak informacji, na podstawie jakiego artykułu prawnik jest poszukiwany przez Rosję. Hofmański wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. The contents of the warrants are secret in order to protect victims. The ICC attaches great importance to the protection of victims.
Na ten moment przypuszczalnie nic im nie grozi. Przecież Rosja teoretycznie nie może sobie od tak wejść na terytorium jakiegoś kraju Europy, schwytać polityków czy urzędników państwowych i postawić zarzutów. Zauważcie, że nie jest to jednak tak, że Rosja robi teraz jakieś kompletnie dziwne i niezrozumiałe dla Europy i całego świata Zachodu manewry. Wygląda w zasadzie na to, że to my byliśmy pionierami na tym polu. 17 marca bieżącego roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i komisarz do spraw praw dzieci w jego biurze, odpowiednika polskiego rzecznika praw dziecka, Marii Lwowej-Białowej. Oboje są podejrzewani przez prokuraturę MTK o popełnienie zbrodni wojennych. Podjęcie przez MTK działań wobec Putina to ważny gest pokazujący, że Trybunał nie uchyla się od ścigania nawet najwyższych funkcjonariuszy państwowych. Tak, odważny gest, był to bardzo odważny gest, który nie ma najmniejszego przełożenia na rzeczywistość i realia konfliktu. Wyobraźmy sobie to, że Putin jednak przylatuje, nie wiem, do Polski i myślicie, że co, Straż Graniczna go łapie i umieszcza w areszcie? Jedyny scenariusz, w którym mogłoby dojść do takiego aresztowania prezydenta, nie teoretycznie, a praktycznie, bo wiadomo, że Europa bałaby się podjąć takie kroki, to jakby doszło faktycznie do jakichś, nie wiem, przepychanek militarnych między siłami Rosji a NATO i Putin by poległ. No tak wiecie, pod algorytmy, trzeba mówić trochę łagodniej. Myślicie, że Hitler nie był poszukiwany? Oczywiście nie porównuję tutaj tych postaci, ale nasi politycy już trochę bardziej są skłonni w kierunku wysnuwania podobnych hipotez. Byleby ciekawie to w mediach wyglądało i żebyśmy myśleli, że faktycznie działania jakieś są podejmowane. Lećmy dalej. Well, for the first time in U.S. history, a sitting cabinet secretary has been impeached by Congress. Alejandro Mayorkas, the Secretary of Homeland Security, now faces the prospect of a trial in the Senate. Kontrolowana przez Republikanów Izba Reprezentantów USA postawiła we wtorek w stan oskarżenia sekretarza bezpieczeństwa krajowego Alejandro Mayorkasa. Jest to pierwszy przypadek próby zdjęcia z urzędu członka gabinetu prezydenta od 1876 roku. Mayorkasowi zarzuca się umyślne i systemowe odmawianie przestrzegania prawa oraz złamanie zaufania publicznego. Republikanie od dawna twierdzili, że nie traktował priorytetowo sprawy zatrzymania osób, które nielegalnie przekroczyły granice. W akcie oskarżenia uznano, że sekretarz jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego oraz działał w sposób rażąco niezgodny z obowiązkami i zasadami państwa prawa. Mayorkas jest ponadto oskarżony o składanie fałszywych zeznań przed Kongresem i utrudnianie nadzoru inspektorowi generalnemu Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Za impeachmentem opowiedziało się 214 republikanów. Przeciwko głosowało 213 ustawodawców, w tym 3 z GOP. Niewielkie jest jednak prawdopodobieństwo, że Mayorkasa oskarży także Senat, gdzie demokraci mają przewagę. Według CNN republikanie oskarżają Mayorkasa o popełnienie przestępstw w związku z sytuacją na południowej granicy, wbrew opiniom ekspertów konstytucyjnych zwracających uwagę na brak wystarczających dowodów przeciwko politykowi. The resolution is adopted. To scattered applause, Republicans succeeded in a long-held goal. No trochę jak w Polsce. Minister sprawiedliwości oskarżano o prowadzenie niesprawiedliwej polityki, zarówno jeden, jak i drugi. Jeszcze minister kultury posądzany o bycie niekulturalnym, bo nie wstaje do hymnu i na dodatek wyciąga dziwne woreczki z białymi substancjami, a poprzedni minister kultury jeszcze za rządów PiSu pokazał fakera w Radiu RMF. Dziwne rzeczy się w tej polityce dzieją, ale z pewnością jest wiele więcej polityków, którzy zajmują swoje stanowiska, chociaż nie powinni. Tak już chyba po prostu działa polityka. Mało było polityków łamiących prawo, którym później niestety nic nawet z tego tytułu się nie stało? Niestety stało się Andrzejowi Leperowi. Z jakiego powodu? Kto był za to odpowiedzialny? Czy w ogóle ktoś był za to odpowiedzialny? Dajcie znać koniecznie w komentarzach pod naszym filmem specjalnym. Link do niego macie w opisie. Zapraszam.